Na Facebooku pojawiło się pytanie o możliwość przeskakiwania nad zawodnikami ataku w akcjach z kopnięciem na bramkę. Popatrzmy zatem na oznaczonego zawodnika drużyny obrony. Jak widzimy, w momencie snapu porusza się on do przodu, a następnie odbija się od ziemi i przeskakuje dokładnie nad przeciwnikiem, aby zablokować kopnięcie. Dodatkowo ląduje jedną nogą na innym zawodniku ataku. Zgodnie z przepisem 9.1.11b jest to faul, przewinienie osobiste, leaping. Zgodnie z tym przepisem faul ma miejsce, jeśli zawodnik obrony porusza się do przodu i następnie przeskakuje dokładnie nad ramą ciała przeciwnika w celu zablokowania kopnięcia. Nie ma faulu z kolei, jeśli zawodnik w momencie snapu był w stacjonarnej pozycji i nie dalej niż 1 yard od linii wznowienia. W tej sytuacji warunki faulu zostały spełnione i flaga powinna zostać rzucona.